Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy rząd dotychczasowej opozycji, a teraz już chyba możemy mówić przedstawicieli większości prawdopodobnie rządzącej, pana zdaniem dotrwa do końca kadencji? Jeżeli będzie działał na podstawie sensownej umowy koalicyjnej, która, jak myślę, powstanie, jeżeli nie będzie jakichś wielkich personalnych katastrof, to ma szansę dotrwać. No a skoro personalia, myśli pan, że bardziej Donald Tusk, czy bardziej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie kandydatem na premiera? A może Szymon Hołownia? A może zupełnie ktoś inny? Proszę pana, według takich klasycznych, demokratycznych reguł, misję tworzenia rządu otrzymuje to ugrupowanie, które wygrało wybory. Ale to jest cały czas zwyczajowe. Nie ma takiego zapisu w Konstytucji, to jest zwyczaj. W polskiej Konstytucji nie ma, ale w wielu innych konstytucjach europejskich jest. Ja się nie zdziwię, jeżeli po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydent Duda powierzy funkcję tworzenia rządu przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. Oddzielna kwestia to jest to, czy ta misja może się powieść. No właśnie, pana zdaniem, bo arytmetyka sejmowa wskazuje, że chyba niekoniecznie. Niekoniecznie, ale Dudzie będzie trudno wytłumaczyć swoim kolegom, że postąpił inaczej, skoro Prawo i Sprawiedliwość ma największy klub w Sejmie i ma najwyższy udział procentowy w tym zwycięstwie, więc myślę, że on jednak zdecyduje się na powierzenie misji tworzenia rządu komuś z PiS-u ze świadomością, że ta misja może się nie udać. Ale skoro jest świadomość, że ta misja może się nie udać, to po co w ogóle to robić? To jest jakieś przedłużanie, powiedzmy, pewnego rodzaju agonii już obecnych rządzących? Po co to robić? No tłumaczę panu, dlaczego on to prawdopodobnie zrobi. Po to, żeby mieć czystą kartę w stosunku do swoich kolegów i powiedzieć: panowie, ale o co wam chodzi? Przecież ja wam powierzyłem misję tworzenia rządu, a to, że wam się nie udało, to nie moja sprawa. W takim razie wtedy dojdzie prawdopodobnie do tego drugiego kroku konstytucyjnego. Kandydat zaproponowany przez Sejm, tam będą musiały się dogadać, umówmy się, no, trzy ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. I pytanie, jak bardzo pana zdaniem Lewica i czy w ogóle powinna podporządkować się tym większym siostrzanym w tym przypadku partiom? Proszę pana, to są bardzo trudne rozmowy. Ja przez to przechodziłem kilkakrotnie i wiem, że nie brakuje wtedy konfliktów. Koalicje o mało się nie rozsypują i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie wiem oczywiście, kto by zyskał rekomendację Sejmu do tworzenia rządu. No według mnie powinien być to Tusk, dlatego że Tusk jest szefem największego opozycyjnego ugrupowania. A myśli pan, bo właśnie mówi pan, że koalicje rozpadają się bardzo często w trakcie negocjacji, a nie boi się pan o jedność tej właśnie koalicji, o jedność zwłaszcza w sprawach światopoglądowych? Proszę pana, niczego nie można wykluczyć, bo od kilkunastu godzin posługujemy się takim sformułowaniem: opozycja wygrała, opozycja ma większość i tak dalej, ale to nie jest jedna formacja. Opozycja wewnątrz jest szalenie zróżnicowana i już dzisiaj słyszę głosy, o których pan wspomniał, że na przykład jakieś ugrupowanie nigdy nie zaakceptuje powrotu do dyskusji na temat aborcji i tak dalej, więc takich wydarzeń będziemy mieli sporo. A myśli pan, że ktoś z Trzeciej Drogi, z PSL-u skusi się na te pisowskie umizgi, które już są teraz widoczne nawet w mediach publicznych? Bo PiS bardzo by jednak chciało gdzieś próbować jeszcze budować jakąś koalicję. No tak, ale wie pan, gdyby PiS-owi brakowało 10, no 15 mandatów, to byłoby jeszcze możliwe, ale to jednak jest bardzo duża różnica i
Nie sądzę, aby PiS mógł uzupełnić brakujące mandaty, wyciągając posłów z ugrupowań opozycyjnych. Sądzę, że sprawa już jest zdecydowana. Zastanawiam się jeszcze właśnie nad rolą lewicy i nad tym, jak ta lewica będzie wyglądać, bo okej, tutaj abstrahując już trochę od wyników wyborów parlamentarnych, ale czy myśli pan, że przyszedł trochę nowy czas dla lewicy, że gdzieś na przykład Włodzimierz Czarzasty będzie odchodził w cień, a zastąpi go Adrian Zandberg, Krzysztof Śmiszek, Robert Biedroń? Zdaje się, że największy przyrost mandatów po stronie lewicy właśnie ma Zandberg i razem się ją powiększyło. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że klub poselski lewicy będzie o połowę mniejszy niż był. Choć jeśli doliczymy senatorów, to nie jest aż tak bardzo mniejszy. Więc ja podzielam pogląd, że można oczywiście utyskiwać, że lewica ma 4 punkty procentowe mniej niż miała 4 lata temu. No ale z drugiej strony jest w Sejmie i jeśli wejdzie do rządu, to nie ma się czym martwić. Okej, tyle o lewicy, ale wróćmy jeszcze na moment do Donalda Tuska, o którym pan przed chwilą mówił w kontekście kandydata na premiera. Gratulował pan już Donaldowi Tuskowi? Rozmawiał pan już z nim? Może jakiś SMS, wiadomość? Nie, nie, wie pan, ja jestem w Strasburgu wraz z kolegami, bo zaczęła się wczoraj sesja i my tutaj na razie pławimy się w atmosferze, jaką stworzyli nam nasze koleżanki i koledzy z całej Unii Europejskiej. Gratulacji nie ma końca, słyszymy cały czas, że ten wynik jest ważny nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. I że Polska, piąty kraj co do wielkości w Unii Europejskiej, zatrzymał pochód prawicy, bo tak się ostatnio składało, że prawica odnosiła sukcesy. Więc przyjmujemy gratulacje, jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się ten pochód prawicy zatrzymać i że Polska wraca, jak sądzę, wraca do Unii Europejskiej i będzie walczyła o miejsce, którego ostatnio nam brakowało, bo PiS robił wszystko, żeby pozycję Polski w Unii Europejskiej osłabić, a gdyby PiS wygrał, to pewnie by też próbował wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Myśli pan, że to było zagrożenie realne, wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej przez Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście, uważam to za zagrożenie realne, bo tym ostatnim hamulcem, tą ostatnią kotwicą, która hamowała poczynania Kaczyńskiego, no to była Unia Europejska. Więc Kaczyński, uskrzydlony sukcesem, chciałby się tej przeszkody pozbyć i prędzej czy później, albo na początku kadencji, albo pod koniec kadencji, próbowałby już formalnie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. A pana zdaniem, tak wprost, Europa była już zmęczona może Prawem i Sprawiedliwością u sterów w Polsce? Wie pan, 4 lata temu, jak tutaj przyszliśmy na początku kadencji, to jak padało słowo Polska, no to widzieliśmy takie reakcje typu pewnej irytacji już, że jednak no z tą Polską cały czas są jakieś problemy. Ale pod koniec już tutaj, te ostatnie miesiące, to już nawet nikt nie reagował. Jak ktoś mówił o Polsce, to było takie machnięcie ręką i nawet nikomu się nie chciało mówić o naszym kraju. Ja też mam wrażenie, że trochę jest, pokłóciliśmy się praktycznie z naszymi wszystkimi sąsiadami. Stąd pytanie do pana, czy pan spodziewa się jakiejś odbudowy polityki zagranicznej Polski? I pytanie, od kogo my tę odbudowę powinniśmy zaczynać? Oczywiście, że tak, dlatego że polityka zagraniczna za czasów PiS-u była funkcją polityki wewnętrznej. Więc te wszystkie działania zewnętrzne, one były podejmowane w charakterze od sytuacji wewnętrznej, zwłaszcza od potrzeb wewnętrznych. No ale to wtedy nie jest polityka zagraniczna, więc trzeba stworzyć
właściwą politykę międzynarodową i zacząć oczywiście od stosunków z Unią Europejską, bo tutaj mamy największe problemy, najwięcej niechęci i największych zaległych kwestii do odrobienia. Te kwestie do odrobienia, między innymi Ukraina, kwestia ukraińskiego zboża. Czy tutaj powinny się zacząć, nie wiem, jakieś wizyty w stolicach, które nas najbardziej interesują? Nie mam na myśli zboża, mam na myśli pieniądze i z KPO, i z długofalowej perspektywy finansowej. Pieniądze, które leżą w sejfie z napisem Polska i nie mogą być wyjęte z tego sejfu, jeżeli nie zostanie zmieniona polityka dotycząca wymiaru sprawiedliwości, głównie sądownictwa. Więc od tego trzeba zacząć. Przyszły Sejm powinien w szybkim tempie przyjąć nowelizację odpowiednich ustaw i rozpocząć prawdziwą reformę, która by była zgodna ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Unii Europejskiej. Im szybciej to nastąpi, tym szybciej pieniądze mogą do Polski być przesłane. Piękna metafora, czyli nowy Sejm, który ma otworzyć sejf z napisem Polska. I o tym mówił były premier, europoseł Leszek Miller. Ja dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję panu bardzo.